Od razu lepiej. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Michał i dzisiaj mamy Boże Narodzenie. Życzę wam wszystkim wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, pomyślności, fajnych prezentów, abyście ten czas spędzili z rodziną, przede wszystkim w bardzo miłej, rodzinnej atmosferce. Dużo fajnych gier również wam życzę pod choinkę, no bo pewnie niektórzy z was dostali jakieś fajne tytuły. Jeżeli chcecie, możecie się oczywiście pochwalić w sekcji komentarzy. Zdrowie? Już chyba o tym mówiłem, ponieważ zdrowie jest bardzo ważne, jak nie najważniejsze. Abyście byli pogodni, pełni energii i byście się po prostu najedli, by wam dupa urosła. Oczywiście musiałem to dodać od siebie, oczywiście. No cóż, dla mnie okres świąteczny to najlepszy okres. Zwłaszcza te święta grudniowe, bo nie wiem czemu, są to takie mega klimatyczne święta i zawsze po prostu je lubię. Jakoś są moim zdaniem lepsze od świąt wielkanocnych, bo jakoś tak jest większa energia i tak się serio odczuwa te święta, przynajmniej dla mnie oczywiście. Tak, zdaję sobie oczywiście sprawę, że są osoby pewnie niewierzące i osoby, które nie obchodzą świąt, no ale tym osobom również życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. I czego tam sobie oczywiście zapragniecie. No i być może jeszcze dużo pieniędzy, jak kto woli. No cóż, mamy okres świąteczny, więc jako, że to jest okres świąteczny, to będzie troszeczkę rzadsza aktywność na kanale. No niestety, wiadomo, dlatego że są święta i jest to czas, żeby z rodziną spędzić, a nie robić jakieś głupie filmiki w internecie. Nie no, oczywiście sobie żartuję, wiecie, mam podejście takie, że lubię sobie czasami powiedzieć, że o, wrzucam głupi filmik w net. Oczywiście. No cóż, co mogę więcej od siebie powiedzieć? Mikołaj w tym roku o mnie pamiętał, niestety nie udało mi się z nim spotkać i nie udało mi się nagrać z nim relacji, tak jak to było rok temu, ale dostałem od niego fajny prezent, na przykład dostałem to, proszę bardzo, dostałem tusz do rzęs. Widać, że Mikołaj o mnie pamiętał. Jestem bardzo zadowolony z tego prezentu, mówię wam. Możecie sobie tutaj nawet zobaczyć, firmy Garnier oczywiście. Tam wiadomo, jest odwrócone, dlatego że kamerka jest odwrócona. Green screen, jak widzicie, został zwinięty, dlatego że no, na czas świąt myślę, że warto byłoby tutaj poogarniać w pokoju. Tak, ja przynajmniej odnoszę takie wrażenie. No i proszę bardzo, mamy szczoteczkę w kształcie wachlarzyka. Tutaj proszę bardzo, macie nawet zdjęcie. I widać, że Mikołaj, że tak powiem, rychły i sprawiedliwy, pamiętał, żeby dać mi, powiedzmy, taki fajny prezencik, za co mu bardzo dziękuję. Wesołych świąt, ty staruchu jeden. Stara dupo jedna. Oczywiście dostałem również słuchaweczki firmy Sony. Bardzo fajne w sumie. Przydadzą mi się, no bo wiecie, mam ostatnio na tych działam. To są słuchawki do telefonu, tak więc no. Taka lipa trochę. Tak w sumie wam pokazuję nieobowiązkowo, bo być może ktoś jest ciekawy, co dostałem, więc pokazuję wam tutaj moje dwa prezenciki. No i cóż, to by było chyba na tyle z mojej strony. Nie wiem, czy coś mogę więcej dodać. Oczywiście również poza mną pojawi się jeszcze mój kolega, który chce dodać coś od siebie tutaj, więc masz tutaj swoje 5 minut. Elo mordy i wariaty z Zakolnikow z tej strony i chciałbym wam życzyć wesołych świąt. Dzisiaj mamy Wigilię, 24 grudnia, więc no, sprężajmy się z czasem, więc życzę wam wesołych świąt, bogatego Mikołaja pod choinką, miłego czasu spędzonego z rodziną, a także szczęśliwego nowego roku. Życzę wam wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, bogatego Mikołaja pod choinką i żebyście spełnili wszystkie swoje marzenia w przyszłym roku i żeby po prostu bezpiecznie, żebyście się bawili w Sylwestra, żeby nie było jakichś dram, nie było jakieś za przeproszeniem nieszczęśliwych wypadków, bo nikomu to nie jest do szczęścia potrzebne. Po prostu bawcie się dobrze w Sylwestra, jak i podczas świąt Bożego Narodzenia. Ja się z wami żegnam, tutaj był Zakolnikow i widzimy się prawdopodobnie jeszcze dzisiaj. Z tej strony był Mateo, znaczy Zakolnikow, Boże, mylę się jeszcze ze swoim nickiem. No i trzymajcie się i cześć, wesołych świąt, ha ha ha. Tak więc podsumowując, moi drodzy, jeszcze raz. Pewnie się nieco spóźniłem, bo niektórzy z was już pewnie są po, że tak powiem, Bożym Narodzeniu, już pewnie sobie otworzyli prezenty i tak dalej, ale wiem, że też są osoby, co być może dopiero zaczęły dopiero swoje Boże Narodzenie, jakkolwiek to brzmi. Tak więc tak, jeszcze raz, dużo szczęścia,
pomyślności, zdrowia przede wszystkim, bo zdrowie jest mega ważne, dużo pieniędzy, dużo słodyczy i byście znaleźli partnera bądź też partnerkę swojego życia. No i żebyście byli pogodni, żebyście byli takimi samymi dobrymi wariatami, jakimi jesteście. I mogę wam obiecać, że jeszcze w tym roku i z rokiem 2020 pojawi się być może jakiś nowy content na kanale. Nie będę zdradzał, co to jest jeszcze. Let's Player również, jak i live'y się pojawią. I coś, co będzie takim totalnym eksperymentem, ale nie będę wam... Nie będę wam za dużo zdradzał. A więc dziękuję raz jeszcze, trzymajcie się, cześć i wesołych świąt.